I tym razem, a ja przebywałam kiedyś jakieś takie lata w Ciechocinku, a w ogóle gimnazjum kończyłam we Wrocławku. I znam tą tamę. Wtedy jak ja kończyłam gimnazjum, tamy nie było. Po tym telefonie się... Ale tama została zbudowana potem. I tam utopiono księdza Popiełuszkę. I teraz następny rzut, który idzie i zalewa Tarnobrzeg, zalewa Sandomierz, dochodzi, już w Warszawie układają tam gdzieś dworki niezliczone, dojdzie do Płocka i dojdzie do Włocławka. I nie chcę być złym prorokiem, ale tym razem to ta tama pójdzie. I nie wiem, kto by to powiedział temu faraonowi rządzącemu, mądralińskiemu, że wtedy jak ta tama pójdzie we Włocławku, a ja te tereny znam, to będzie straszna klęska. Po drodze jest Śleszawa stara, potem jest Włocławek stary, potem jest Toruń, Grudziądz, a może być Czowka na morzu. A potem, cokolwiek by było, to nawet jeśli ta woda nie spłynie i nie ujawni tego, co leży na dnie, potopione... Ale to, proszę pani... Proszę pana, proszę księdza, jeszcze chwila. To potem może być tyfus i cholera.